Witam Państwa na kolejnym kawałku. Dzisiaj będzie odpowiedź na pytanie, co jest na zewnątrz Ziemi. No tak, ale właśnie, niektórzy sobie powiedzą, jaki jest zewnątrz Ziemi, jeżeli my żyjemy na zewnątrz Ziemi. Nic podobnego, żyjemy w środku Ziemi, a nad nami jest obrotowe niebo, a to, co w środku tej kuli, to jest 12 742 km plus minus. A ta obrotowa kula, no to jest nad nami, gdzie ta zewnętrzna warstwa to jest raptem 100 km do niej, do tej pierwszej warstwy. To tak z grubsza. Natomiast to pytanie, które zawsze się pojawiało i już obiecywałem odpowiedź na to pytanie od dłuższego czasu, no to jest teraz okazja, żeby to powiedzieć. Co jest na zewnątrz Ziemi? No to najciekawsze jest to pytanie, jeżeli jest coś na zewnątrz Ziemi, no to trzeba zwrócić uwagę na to, jak tam się dostać na zewnątrz Ziemi, czy w ogóle można się tam dostać, czy coś jest i jak to można się dostać, i to jest najważniejsze. Otóż na biegunach są otwory. To są otwory typu klepsydrzanego. I te otwory, Niemcy je w czasie II wojny światowej zinwentaryzowali, czyli podali wymiary, jak one wyglądają i tak dalej. I taka grafika jest. Właśnie to jest grafika hitlerowców. To jest otwór typu klepsydrzanego, gdzie najwyższy element to jest 145 km. Natomiast grubość tej ściany Ziemi to jest 2044 km. I ono jest, wynika z badań geologicznych i badań sejsmicznych przede wszystkim, które były dokonane w 1981 roku na zlecenie KGB. Robił to w Związku Radzieckim Instytut ROMB i sprawa była utajniona w czasach Związku Radzieckiego. Kiedy Związek Radziecki upadł, w 1991 roku sprawy, te zdjęcia, te grafiki tych badań sejsmicznych, które Państwo za chwilę zobaczycie, one wypłynęły na wierzch i można było po prostu się dowiedzieć, jak to wyglądało. Jaka jest właśnie ta skorupa ziemska, jaka jest grubość tej ścianki. Nawet jeżeli popatrzymy na tą grafikę, to zorientujemy się, że to jest grafika badań sejsmicznych robiona od wewnątrz Ziemi. A więc już odpada argument na podstawie tej grafiki, tej całej dokumentacji robionej na zlecenie KGB, czyli Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Związku Radzieckiego. Zresztą KGB jest ogólnie znane, ten skrót. A więc to świadczy też tutaj, jest takim pośrednim dowodem na to, że poświadcza to, że żyjemy w środku Ziemi i ci, którzy robili tą całą dokumentację, są świetnie zorientowani, że byli świetnie zorientowani, że żyjemy w środku Ziemi, a nie na zewnątrz. Bo inaczej by to, inaczej ten stożek wybuchowy by rysowali. Ale teraz pytanie dalsze. Czyli mamy grubość, mamy otwory na biegunach. No i teraz pytanie, czy ktoś się tam kiedyś dostał. I to jest najważniejsze. Tutaj, czy ktoś się daje? A więc w XIX wieku, jeżeli się nie mylę, Olaf Janssen z synem udało im się przebić przez biegun północny i znaleźli się na otwartych wodach. Sprawozdanie Olafa Janssena generalnie jest w internecie i możemy sobie to ściągnąć. I on opisuje tych wielkich jakby ludzi i tak dalej, i tak dalej. Opisuje, że jest tam coś w rodzaju słońca, gdzie noc jest w tym momencie, kiedy przysłania to słońce jakaś chmura. Tak wam sprzedaję to ogólnie, natomiast sprawa jest do wniknięcia osobiście. Ja powiem wam, że każde takie materiały filmowe, które robię, to wszystkiego się nie da powiedzieć. A więc to jest jakiś część zadania domowego, gdzie po filmie trzeba wnikać w temat. A więc to jest takie właśnie zadanie dla widza. Także film nie jest jakby całością, tylko jest elementem większego zadania domowego. No oczywiście jest to tak wymagane, żeby wtedy znaleźć głębię tego tematu. Ale teraz
do czego jeszcze musimy dojść? Co nas tutaj ciekawi? A więc mamy tutaj Olafa Jansena i jego syna. No i mamy jeszcze XX wiek i mamy tutaj takiego wielkiego polarnika, admirała Byrda. Admirał Byrd w 26 roku powędrował samolotem typu Fokker, taki trzysilnikowy, powędrował sobie, chciał dolecieć do bieguna. Tak, ale to jest najciekawsze, że on chciał dolecieć do bieguna i był święcie przekonany, że on tam sobie chce, tylko poleci i sobie wróci. Ot tak sobie pobysy. Poleciał, zawrócił i po temacie. No i tu się zaczęły schody. Oczywiście początkowo w prasie amerykańskiej po jego powrocie no opisywali, że tam jest jakiś inny świat, jak on tam w ten biegun wleciał. No tak przynajmniej mówiono, że to on wleciał, nie? Okazało się, że on wyleciał na zewnątrz. I to był rok 26. Fokker 8-3M, bodajże taki był typ tego samolotu, trzysilnikowy, specjalnie dostosowany do lotów polarnych z dużym zapasem paliwa. I on właśnie w tą krainę na zewnątrz wyleciał. On wyleciał, no i później sprawozdanie. I teraz, jeżeli weźmiemy się za Wikipedię, jak sobie poczytamy, zobaczcie, że już kwestionuje się to, co kiedyś było na łamach prasy po jego podróży na biegun północny. A więc to jest ciekawostka, że już teraz się jakby zapomina to, tylko się już odkręca tą sytuację, bo utrzymanie w tajemnicy tego, co jest na zewnątrz Ziemi, to jest gwóźdź programu. To jest najważniejsza kwestia. Ponieważ to zmienia całkowicie taktykę kosmitów, obcych cywilizacji, gdzieś tam z kosmosu, Plejadianie, Pas Oriona i cuda na kiju tam wymieniają ci wszyscy, którzy piszą książki, że oni tam wierzą, że ten wielki tam kosmos jest i ci Plejadianie, czy tam z Pasu Oriona i tak dalej pokazują, że to jednak te cywilizacje kiedyś tam one tutaj wysłały swoich przedstawicieli, oni zakładali cywilizację i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że to jest dość niezła lipa. A Byrd już w 26 roku jakby to zakwestionował. I kiedy ta prasa się wtedy w 26, 7, 8, nawet 9 rozpisywała na temat jego podróży na biegun północny, znaczy na biegun, na zewnątrz, to jest tylko taka, właśnie, my to znamy, bo nam się robi też taki skrót myślowy, że on poleciał na biegun północny. Nie. On przeleciał przez otwór na biegunie północnej i wyleciał na zewnątrz do tak zwanej Agarty po angielsku. Asgard po niemiecku. I zaraz przejdziemy. Mamy, ponieważ to jest anglojęzyczny Byrd, admirał, wtedy był porucznikiem. Ale jak poleciał na biegun południowy, już był admirałem. A więc jako porucznik nie poleciał sobie na biegun północny. Czyli to jest taki chwyt myślowy, żebyśmy nie myśleli, że coś tam jest. On sobie tak go poleciał i wrócił. Nie. On przez otwór na biegunie wyleciał na zewnątrz do Agarty. I to, co opisywał, to jest w pamiętniku jego. I tu mamy takie świadectwo tego porucznika Byrda. Ale oczywiście to też zamieciono pod dywan, bardzo sprytnie. Chociaż ci, którzy tam, załóżmy, wnikają w temat, to wiedzą, że chodzi o to, że on po prostu poleciał do innej krainy. Ale pytanie, dlaczego na biegu? No bo jest tam otwór. I weźmy taki przykład ptaków polarnych. Zbliża się zima na półkuli, raczej półkuli, właśnie źle sobie. Powyżej równika zaczyna się zima. To wiecie, co się dzieje? Ptaki polarne wędrują na biegun. Czyli to gdzie oni wędrują, te ptaki? One wlatują przez otwór, wylatują na zewnątrz, gdzie są inne warunki klimatyczne. Tam jest 23 stopnie, tam jest mniej więcej stała temperatura. A więc widzimy, jak to wygląda. A więc teraz tak, już mamy naszego porucznika. No dobrze. Ale teraz po drodze mamy jeszcze, to mamy lata 20. Lata 30, końcówka. No to już mamy nagle taką dziwną wyprawę na Antarktydę. Dlaczego ta wyprawa na Antarktydę w ogóle miała miejsce? Ale kogo? Hitlerowców. Hitler przychodzi do władzy w 1933 roku i nagle jest taki numer, że on wysyła 6 lat później, w 1939 roku,
38-39 na tym przełomie, wysyła tam wielką ekspedycję. Okręty, samoloty i nawet okręty podwodne. Ale pytanie, skąd on wiedział, że akurat no, trzeba tam wysłać ekspedycję? Po co? Właśnie hitlerowcom chodziło o zdobycie broni. Z tej cywilizacji, przejęcie broni od tej cywilizacji, która znajduje się na zewnątrz ziemi. I oni to po niemiecku nazwali Asgard. O, oni to nazwali Asgard. I już mamy drugą nazwę. Agartha, Asgard. I teraz, jak już oni to wysłali, tą ekspedycję, no to wszyscy się dziwią, no przecież tam są lody i tak dalej, to po co w ogóle to robić, jakąś tam ekspedycję? No dobra. Ale pytanie właśnie, skąd oni wiedzieli? Oni wcześniej wysyłali wiele wypraw do Tybetu i stamtąd dowiedzieli się o tym, że na Antarktydzie przez biegun jest przejście. W Tybecie też jest przejście i tutaj jest taka ciekawostka. W tym przejściu, jak Chińczycy w latach 40., 50. wsadzili tam swoją ekipę, kilkudziesięciu żołnierzy weszło w dół, to już nigdy z tego dołu już nie wyszli. I do dzisiaj jest to ten otwór zablokowany, specjalnie zamurowany, no żeby nikt tam nie próbował szczęścia. Ale otwór zostaje otworem na biegunie, bo jest to wpisane w konstrukcję ziemi. Jest to kula, w której w środku mieszkamy i te otwory spełniają funkcję wzmacniającą i elastyczniącą całą konstrukcję metalowej ziemi, bo tak naprawdę konstrukcja ziemi to są warstwy metalu, gdzie wszystkie procesy górotwórcze, wulkaniczne, to jest na odcinku 50 km od nas. Czyli tutaj, jak ja stoję, no to 50 km w dół. I teraz tak, jak oni już, no to dobrze, oni to wiedzieli, dostali się tam. I oni założyli tak zwaną Nową Szwabię i założyli tam bazę. I ta Nowa Szwabia była specjalnie zamontowana w takim odcinku 6000 km kwadratowych Antarktydy bez lodu. I to była tak zwana baza numer 211. Natomiast co oni zrobili dalej? Po co im były okręty podwodne? Otóż jeden taki okręt dla zwiadu był im potrzebny i oni go mieli. Natomiast w 1940 roku wysłano aż 5 okrętów podwodnych. Hitler osobistym rozkazem wysłał tam 5 okrętów podwodnych. Pytanie, dlaczego akurat 5 okrętów? Otóż, jakie było zadanie okrętu podwodnego? Co on tam miał w ogóle robić? Szukać. Otóż, okręt podwodny najbardziej się nadawał do przedostawania się tunelami, które zostały wydrążone przez ciepłą wodę, która wypływa z tego Asgardu. Ona wpływa z zewnątrz do środka i to jest ciepła woda. Ona drąży takie tunele, że akurat mały okręt podwodny, a to wtedy były takie niewielkie jednostki, tam typ 7C, to nie była za duża jednostka. Ona się akurat świetnie nadawała do tego, żeby płynąć po tej ciepłej wodzie, w tych tunelach, 1000 km plus minus, od bariery Filchnera, to jest taka bariera szerfu lodowego, i wypływała na zewnątrz. I tam założyli między innymi taką bazę okrętów podwodnych, jak i na jednym archipelagu. Nawet to zaznaczyli na swoich mapach. I mamy szereg map z tamtego okresu. Tych map generalnie było 1500 i one były kopiowane przez więźniów. Więźniów później likwidowano, a mapa była specjalnie zaszyfrowana. Ona była zrobiona, ale musiałbym tutaj specjalny jakby film zrobić, w jaki sposób mapy były zaszyfrowane i w jaki sposób żeśmy to rozgryźli z kolegą. Znaczy, praktycznie kolega to rozgryzł, jak one były zaszyfrowane. Ja bym tutaj do każdej grafiki, którą Państwo zobaczycie w trakcie tego filmu, to bym pokazał właśnie, jak szyfrowano te mapy. I dzisiaj ktoś tak popatrzy, nawet tacy krytycy, to mogą trochę te mapy wyśmiać. Ale to jest zrobione dość sprytnie, żeby się nikt nie mógł połapać, że chodzi o życie na zewnątrz Ziemi.
że otwory są na biegunach, znaczy same otwory, no to jest fakt, nie? Ale głównie im chodziło o to, żeby ukryć, że żyjemy, że tam jest na zewnątrz. Ponieważ wszyscy późniejsi osadnicy niemieccy, którzy byli na przykład zmagazynowani, znaczy zebrani na wyspie Georgia i okręty podwodne właśnie krążyły, oni jechali z Niemiec w jedną stronę, a ten, który pilnował całego tego interesu, przerzutu Niemców do Asgardu, to był Bormann. I teraz, co tutaj chcę powiedzieć? Oni płynęli tymi tunelami i tak dalej. No, oczywiście trzeba też wziąć pod uwagę taką grafikę, że Antarktyda w rzeczywistości jest to archipelag. I teraz, gdybyśmy zdjęli te czapy lodowe, zdejmujemy je, to mamy archipelag. I jest specjalna taka właśnie grafika, mapa, która pokazuje, jak właśnie płynąć tymi tunelami. To jest niby podwodne, ale to nie. To jest taka szyfra, bardzo prosty szyfr. Ale to jest jakby oddzielny temat, ale generalnie oni, Niemcy, hitlerowcy przechodzili tam na biegunie południowym po to, żeby zetknąć się z tą cywilizacją, która jest na zewnątrz Ziemi. To jest cywilizacja zmaterializowanych demonów. I dzisiaj właśnie ta cywilizacja robi wrażenie i tutaj jakby jest połączona z tą cywilizacją poprzez te otwory na biegunach, poprzez strefy wojskowe, które blokują dostępu do tych otworów, po to, żeby popychać Plejadian, z tych tam przybyszów, z pasów Oriona i tak dalej, te wszystkie obce cywilizacje, istoty pozaziemskie i tym podobny blef. Bo tak naprawdę to są demony, czyli złe duchy robią wrażenie wielkich cywilizacji gdzieś tam z nieskończonego kosmosu. I co my tutaj jeszcze chcemy powiedzieć, co jest na zewnątrz? To już praktycznie żeśmy odpowiedzieli. Ale co jest ciekawe... Przepraszam. Co jest ciekawe w tym zakresie? Dlaczego biegun północny nie był objęty hitlerowcami? Żaden problem. Przecież mamy Spitzgeren, tego archipelag ziemi Franciszka Józefa, no tam można było coś działać, nie? Ale oni się akurat wybrali na Antarktydę. Widocznie już był podział w latach 30. Kto który otwór zagospodarowuje. I ten otwór północny na biegunie miał zagospodarowywać Związek Radziecki i z pewnych danych wynika też, że Związek Radziecki obsługuje biegun północny, a po przejęciu Niemców, a czyli Niemców, później Amerykanów, zaraz do tych Amerykanów dojdziemy, Amerykanie obstawili biegun południowy. I teraz tak, dochodzimy do Amerykanów. No w porządku. Mamy 46 rok, wielka, admirał Byrd, już wtedy jako admirał, wielka konferencja prasowa, że idzie hitlerowców wykurzyć z Antarktydy. No, oczywiście jest film na ten temat, to jest bardzo dobre świadectwo, nawet po angielsku jest to, jego wypowiedzi, bo to wszystko było filmowane, więc to nie jest taka jakaś taka, że powiedzmy Byrd sobie rzucił hasło i sobie popłynął. Operacja, która była obliczona na 8 miesięcy, skończyła się po 2 miesiącach. Co się stało? Otóż, co się stało? Pierwszy lot Byrda przez otwór na biegunie południowym, jest na to bardzo fajny film. Nawet są inne filmy na YouTubie, które pokazują, jaka tam jest przyroda. A więc są normalne lasy, są normalne, tak samo jak tutaj, ponieważ to jest wszystko atmosferą powiązane i tam też jest atmosfera. Byrd jak swoim samolotem transportowym DC-3, odpowiednio wyposażony do startu i lądowania na tym, na lądolodzie, sobie poleciał 19 lutego. Wszystko to obejrzał i tak dalej. No i on tam te sprawozdanie tej cywilizacji, którą tam znalazł, napisał. Oczywiście później z niego zrobiono czubka. Do psychiatry go wysłali i tak dalej. Ale zanim go wysłali,
To jeszcze było, była następna data, 26 lutego 1947, czyli 19 miał wycieczkę, ale na tej wycieczce powiedzieli, że słuchajcie, macie się wynieść z tej Antarktydy. Ci właśnie z zewnątrz powiedzieli, że słuchajcie, wy wypad z gry. Ale oczywiście nie posłuchali, no i po prostu nadleciały, no właśnie, nadleciały, fajne określenie. Wyskoczyły z wody jak oparzone dyski antygrawitacyjne i tą amerykańską armadę zaatakowały. Atak trwał 20 minut, 66 zabitych, zatopiony niszczyciel i zniszczone całe lotnictwo na lotniskowcu eskortowym, który był w wyposażeniu tej całej armady. Oni się następnego dnia rwali kotwice i wypłynęli w drogę powrotną. Po drodze powrotnej była wielka komisja kongresowa, która musiała wyjaśnić przyczyny klęski. I tam właśnie były powiedziane słynne słowa, gdzie wróg operuje takimi technicznymi kwestiami, gdzie mogło sobie latać od bieguna do bieguna. Chodziło o te słynne spotki antygrawitacyjne, które działają na zasadzie perpetuum mobile. One chodzą na prąd i wykorzystują antygrawitację, gdzie niewiele prądu trzeba do startu, a praktycznie może się utrzymywać w nieskończoność i jest tylko problem pilota. Wtedy był problem pilota. Dzisiaj są to automaty, które się sterują na zasadzie joysticka. A więc siedzimy, komputerek, joystick i po prostu takim dyskiem antygrawitacyjnym, obojętnie jakie on może mieć średnicę, może mieć metr, może mieć 30 metrów i mogą takie dyski latać i one się pojawiają tutaj. Jest wiele świadków takich dysków i tak dalej. One nie muszą być nawet załogowe. A więc no, to jest właśnie, to było głównie, chodziło o przejęcie w jaki sposób kontakt z tą cywilizacją i w jaki sposób ściągnięcie broni, technologii i tak dalej. Jeżeli chodzi o same dyski antygrawitacyjne, to sprawa już była też znana w latach 20., że antygrawitacja jest coś takiego i takie małe elementy, takie aparaty latające, które się same wzbijały, tam trochę latały, później spadały, to już w latach 20. próbowano robić. Natomiast w latach 30., 40. lotnicy alianccy bardzo dobrze wiedzieli o nich, że właśnie takie aparaty latające się pojawiają nad bombowcami, ale one nie miały broni. Dopiero pod koniec wojny wymyślono, czyli dostarczono tam odpowiedniej broni, były to tak zwane nieciągła wiązka laserowa, czyli słynne promienie Dornera. W filmie o Gwiezdnych Wojnach to są takie promienie rzucane, po prostu takie właśnie przerywane, dzięki którym można zniszczyć sprzęt i tak dalej. Oczywiście dzisiejsza technologia już po prostu nawet ta sprzedana tutaj powiedzmy do środka Ziemi od tych, którzy są na zewnątrz Ziemi, czyli mamy na przykład komórki i tak dalej, to wszystko jest stamtąd. To nie jest to jakaś technologia, że ktoś tutaj wymyślił i tak dalej. Nie, to się u nas pojawia pewne technologie po to, żeby utrzymać tą władzę. Tu powiedzmy, tu gdzie my mieszkamy. Żeby tą władzę utrzymać, to się sprzedaje odpowiednie technologie. A więc komórki, nie komórki, nawet są w posiadaniu armii, czy wschodu, czy zachodu. Są właśnie spotki antygrawitacyjne. Nawet coś takiego jest w wyposażeniu, tylko nie jest to na razie stosowane. Jeden naukowiec rosyjski, już tutaj w czasach powiedzmy po 1991 roku, wyciął taki numer, że on skonstruował takie coś w oparciu o teorię próżni. Możecie poszukać, czym jest teoria próżni, no to się zdziwicie, co się dzieje w książkach od fizyki, a tym, co jest naprawdę. A więc ta teoria próżni to właśnie na zasadzie teorii próżni to właśnie wędrują te spotki antygrawitacyjne. Ale teraz trzeba pytanie, no tak, no dobrze, jest tego, na jaki cel strategiczny? Po co tam ta cywilizacja została stworzona? Skąd ona się tam w ogóle wzięła? Z tak zaawansowaną technologią. Otóż wszystko jest związane z niebocentryzmem, ponieważ w tej kuli, tam w środku, 3000 km nad naszymi głowami jest następna kula. To jest jądro wszechświata, niebiosa niebios biblijne. To właśnie ono
pokazuje, że tam mieszka sam Bóg. I teraz ta cywilizacja, łącznie z tą, ruszą do szturmu, żeby zlikwidować Boga. Ponieważ to jest największy ich problem i ta cywilizacja nie po to się tam dowiedziała, to jest demoniczna cywilizacja, wypędzonych demonów, które one się tam znalazły, zostały wypędzone w czasie potopu. To właśnie one tam stworzyły tą potężną cywilizację. I ona opasuje to wszystko tam na zewnątrz. I teraz, co tu chcę powiedzieć? I to jest wszystko związane z Armagedonem. Oni będą chcieli zlikwidować Boga, czyli ruszyć do szturmu. To jest cywilizacja zmaterializowanych demonów, tak samo jak tutaj są hybrydy człowiekokształtne i tak dalej. To wszystko ma ruszyć do szturmu, kiedy władza Boga zejdzie tutaj, o, do nas, zejdzie do nas. I w tym momencie, kiedy już będzie ta władza Boga, która będzie się starała podzielić ludzi na tych, którzy kocha, na tych, którzy kochają kłamstwo ili produkują kłamstwo, to oni pójdą do likwidacji. Natomiast będą ci, którzy no, kochają tą prawość. Ten podział będzie. W tym momencie tego podziału, kiedy będzie równoległa władza, taka i taka, właśnie dojdzie do ingerencji najwyższej technologii, którą jest Bóg, który mieszka tam właśnie w niebie, w tym gigantycznym pałacu o średnicy 6000 km. To jest ta wewnętrzna kula. I wtedy on, i wtedy raz na zawsze zlikwiduje właśnie i tamtą cywilizację, jak i wszystkie tutaj trzykokształtne hybrydy, którą ja już opowiedziałem w jednym filmie pod nazwą Linia Rodowa Nemroda. To by było tyle. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, nie ma sprawy, napiszcie, będzie następny film. I tak do oporu. Dziękuję.